Zobaczyliśmy wolno słońce. Wojtek, za wszystko się odpił! Szanowni Państwo, zgodnie z tradycją w kategorii Outlaw mamy tylko nagrody za pierwsze miejsce. Najróżniejsze protesty z przeszłości nie będą uwzględnione, podobnie jak i te z przyszłości. Co nie zmienia absolutnie faktu, że zanim zaczniecie krzyczeć bułę i tak dalej, zaczekajcie. Otóż, nie trzeba powtarzać za każdym razem tego, co mówię bułę. Okej. Okay. Szanowni Państwo, w kategorii Outlaw i jednocześnie najszybsza załoga na trasie szosowej najogólniej rzeczy ujmując, oczywiście poza zerem. Tutaj, kochani, musicie jeszcze troszkę popracować. I szczerze powiedziawszy, pułapka, którą zastawiłem w postaci poloneza, była poniekąd pułapką na załogę Kuchała Heller. Czy aby na pewno polonezem też osiągnął najlepszy czas? Okazało się, że tak. O czym Państwo nie wiecie oczywiście, to jest to, że kupiliśmy specjalnie dwa polonezy, zakładając, że ten lepszy z nich to będzie w przyszłości samochód służbowy Wojtka. Ja bardzo dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że liczyłem, że przyjadę tutaj i będzie trochę łatwiej. Niestety się zawiodłem. Właśnie tu pułapka w postaci poloneza, no i również bardzo szybko jadąca konkurencja nie pozwoliły nam na tak zwane obijanie się, musieliśmy jechać naprawdę szybko, żeby te nasze czasy, no i żeby nie przynieść sobie wstydu. No i przejdźmy jeszcze do tej załogi, która zajęła pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce w kategorii Outlaw i jednocześnie najszybsza załoga na klasie szosowej. To załoga numer 146. Pan Arkady Hałdyga. Dwa słowa obiecuję tylko, chociaż zamówień miałem strasznie dużo. Ja jednak lekko sprzeciwię się szanownej dyrekcji. Bardzo żałuję, że jednak nie mamy trzech miejsc. Myśmy naprawdę grubo walczyli na całej trasie. I naprawdę nie mogę się obić, jakby muszę pozdrowić chłopaków, z którymi walczyliśmy. Przede wszystkim Carlo, z którymi cieliśmy się na sekundę. I trzecieków nie miałem, ale myślę, że albo Carlos, albo Premo byli na drugim, trzecim miejscu, bo naprawdę różnice były minimalne. Wręcz stawiałem, że Premo jednak wyjdzie tutaj na tą scenę i odbierze te rzeczy. Mieliśmy dosyć komfortową sytuację, no przytrafiła się taryfa, było troszkę nerwówki, no ale wyciągnęliśmy, jakoś wyszło, tak? Muszę... Słuchajcie, pierwszy raz tu stoję, że tak powiem, bez mojej żony, z moją nową małżonką. Pierwszy raz z tym pilotem. Słuchajcie. Ale dał radę, wiecie, naprawdę. Wiecie, jak upewna jest. Naprawdę... But dzida, Bemen sam jedzie. Naprawdę dał chłopak radę w 100%.
Jedna taryfka, ale moja wina, także... Nie, słuchajcie, a propos, jeszcze mogę jeszcze trzy słowa, nie będę długo. Jeszcze tylko a propos kwitu, potwierdzam hasło, czyli no, gwałcić, mordować, przepraszam. Kwit musi panować. Musi panować. Tak wyszło, że tak, no chyba panuje. Forum Subaru. Forum Subaru, ja nie, ale które forum? Jest jakieś forum? Jest tu forum, to jest tu ktoś z forum? Nie! To co będę pozdrawiał, jak nikogo nie ma? Pozdrawiam oczywiście. Wszystko? Dzięki serdeczne. Do zobaczenia w przyszłym roku.